Kolejnego punktu projekt Komisji Architektury. Bardzo bym poprosił o przedstawienie pana przewodniczącego. W sprawie projekt punkt... Marek Aleksandrow. Tak, Aleksandrow. Część północna
była uchwalona przez Radę Miasta Krakowa jako miejsce plan zagrożenia pod nazwą Park Aleksandry, jako właśnie teren zieleni urządzony, czyli park bez żadnej zabudowy. W tym miejscu, o którym tutaj pan radny Stanisław wspomniał, no, istnieje no, takie niebezpieczeństwo, że będzie wysoka zabudowa usługowa, czy może hotel, oczywiście gdybym zaznaczał, natomiast może właśnie coś takiego powstać zaraz przy wysokich blokach, bo jeszcze przy tej gęstości zabudowy, zarówno po stronie Trochocimianowego, jak i Bieżanowa, no jeszcze powstanie w tym miejscu, gdzie generalnie mieszka około 400 tysięcy mieszkańców, bardzo można powiedzieć w moim promieniu, bardzo małej odległości, w związku z tym jeszcze do tej pory właśnie w tym miejscu istnieje no, realne zagrożenie, że deweloper zabuduje tą część, no, która jest naprawdę bardzo, bardzo istotną, newralgiczną częścią dzielnicy. I jeszcze w nawiązaniu do słów właśnie tutaj moich przedmiotów dodam, że jest to korytarz powietrzny, który jakby powiedzmy, no można powiedzieć, przewietrza Kraków z części południowej i północnej, jak Państwo widzicie na załączonej mapie. Przed 20 lat co prawda linii, jednak widać, że jest taki korytarz powietrzny i jeszcze w dodatku rzeczny park. W związku z tym bardzo Państwa proszę, apeluję również mieszkańców o to, aby ten teren został zielony. I przyjść oczywiście na komisję. Ostatnio kiedy byliśmy z panią radną Grażyną Wielkowską właśnie na debacie publicznej, no to tak naprawdę widzimy tam sami, w związku z tym również apeluję o udział aktywny w obronie tego terenu zielonego. Dla naszych właśnie mieszkańców dzielnicy, przede wszystkim dla Trochocimianowego i również Bieżanowa. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałbym zapytać, jak trzeba, to pan radny Lejo, pan. Nie rozumiem jakoś, co pan radny Rafał powiedział tutaj, jakieś tam zagrożenie. No przecież to Rada Miasta podejmie do uchwały, prawda? A wasi koledzy partyjni mają sami większość radzi, to jakieś inny głos tutaj jest. No nie Jezus, tylko taka jest prawda. Panie Przewodniczący, ale przecież to plan miejscowy. Ja wiem, tylko że razem mają większość. Rady... Jaki problem tu jest, żeby koledzy właśnie tego nie poparli? Znaczy, ale to proszę bardzo, pan do siebie sprowadza, albo pan wie, że... No ale niestety, no tak to wygląda. Proszę bardzo, pan Nero, ja będę wyjaśniał tylko po kolei. Proszę bardzo, pan Nero. Chciałem tylko jedną rzecz tutaj uściślić, żeby komisja musi być tej uchwały, to której części... W całości, tak. Ja przeczytam może uzasadnienie, żeby wyjaśnić. Też tak powiem, no mamy te wzorokopie tego, mam czy są podobne i tak powiem nie wiadomo, o której mówimy tej. W całości takie uwagi jak o studium uchwale, uchwała o studium była w całości. Może ja przeczytam uzasadnienie. Ale mogę skończyć, tak, bo chodzi, że jest postulowany, jest plan północ i południe. Do całości pan. Nie ma całości, panie przewodniczący. Do całości, północ i południe. Dobrze, północ i południe. Dokładnie, żeby to było ujęte. Dobrze. Uwagi takie jak studium uchwała numer dla całości parku, zarówno północ, jak i południe. Północ, jak i południe. Bo tu chodzi o rzecz, leży w tym, jeżeli mogę, bo tu są podane działki, więc chodzi o to, na której części te działki leżą. W jednej, w drugiej, w trzeciej uchwale, żeby to było napisane, w której części, które są i wtedy dotyczyło tego... Znaczy, że nie jest uchwale. Dla całości parku, zarówno północ, jak i południe, może ja przeczytam jeszcze uzasadnienie. Wprowadzony w 2007 roku miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego obszar parku Aleksandry przyjęty jednogłośnie uchwałą Rady Miasta Krakowa i zaskarżony skutecznie w sądzie administracyjnym ze względów formalnych, anime, które czyli drugą świetlicą albo Bieżanowką, rozciąga się ciągły pas zieleni urządzonej, ze tu co było stanowcze urządzenie Rady Dzielnicy i było poparte dużą ilością wniosków z podpisami przeszło 3000 mieszkańców. Rada Dzielnicy Dwunastej ma obowiązek honorować kolejnych mieszkańców. Pas zieleni urządzonej ZRN rozciąga się nad Potokiem Bieżanowskim od osiedla Rżonka przez ulicę Wielicką, Świklińską i Bieżanowską. Należy do zespołu Park Zbrzeczny, Park Rzeszy Malinówki z dopływami i Serafy i podlega specjalnej ochronie. Pas zieleni urządzonej ZRN nad Potokiem Bieżanowskim stanowi korytarz przewietrzania miasta niezbędny zdaniem wydzielić specjalistów opiniującym obowiązujące do tym studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla ochrony przed katastrofą ekologiczną miasta Krakowa. Zlokalizowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej i wysokiej intensywności MW nad Potokiem Bieżanowskim niweczy plan utworzenia korytarza powietrznego. Punkt czwarty. Każda zabudowa zmniejsza procent powierzchni biologicznej czynnej i zwiększa zagrożenie na terenie dzielnicy. Zagrożenie powodziowe tego rejonu, przepraszam. Na zagrożenie powodziowe tego rejonu. Może ja jeszcze tu uchwalił uzupełnienia na jedną sprawę, będziemy głosować.
Są rzeczywiście dwa parki, północ i południe. Zaskarżenie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skuteczne było, dotyczyło działki zlokalizowanej na parku północ, na wysokości placu na Prokocimiu. Do tego wniosku przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Gmina odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże mając na względzie, można powiedzieć, że może to jest sytuacja, w której skutek nie obowiązuje, bo zgodnie z procedurą postanowienie sądu, mimo że nie było ostateczne, uchyliło. Gmina się odwołała od uchylenia, a inwestorzy mogą występować o WZ-ki na wyżej wymienionym terenie. Gdyby doszło do WZ-ki i pozwolenia na budowę, miejscowy plan musiałby to już honorować. Wojewódzki Sąd Administracyjny na dzień Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie nie był znany termin rozprawy odnośnie parku Aleksandry i myślę, że tyle z mojej strony, jeżeli będą pytania, to będę starał się jeszcze wyjaśnić. Nie widzę, bo proszę, głosujemy poprawkę. Dla całości parku, zarówno północ, jak i południe. Państwa jest za tą poprawką. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Oj, przepraszam, bo się ten jest. 18 za. 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła całą uchwałę. Przechodzimy.